be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. Cause you fell with the first flame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the Hall of Fame, yeah. And the world's gonna know your name. Mamy drogowanie, wyszamy, znajdziemy. Jest 6:10. Najlepsza pora dnia. Przynajmniej dla mnie. Bo wtedy jest cisza, spokój. Wtedy mogę zacząć pracę przy zwierzętach. Nikt mi nie przeszkadza, nie ma telefonów. Nakarmię zwierzęta i przejdę się po gospodarstwie i pokażę wam, co robimy. Czym się zajmujemy? A właściwie ja. To moja praca, moje pomysły, a mąż dzielnie przy mnie trwa. I gdzieś tam w tle kibicuję. Na zasadzie, to ci się na pewno nie uda. To jest najlepszy doping, jaki mam. Poważnie, bo ja w tym momencie mówię, a zobaczysz, że się uda. Albo się udaje, albo się nie udaje. Jak na razie jest tak 30 na 70. Znaczy 70 się udaje. Prawda jest taka, że uważam, że jak coś sobie ułożymy w głowie i jesteśmy święcie przekonani, że nam się uda, to nam się uda. Przynajmniej na mnie to powiedziała. Czego wy szukacie w tym, w tej korze? Czego wy szukacie w tej korze? Słyszycie Ryśka? Kruje dzioba od samego rana. Właściwie to już zaczął kruć dzioba, jak była godzina 5. Zdecydowanie to jest najlepszy budzik, jaki mam. Ten w telefonie niekoniecznie musi być. Rysiek mówi, wstawaj, nie lę się. Dawaj nam jeść. No to wstaje, nie? Do zobaczenia. Zamknęłam furtkę. I wypuszczam Tasią patologię.
Rysiek i moje psy stróżujące. Najlepszy okrzyk, jak ktoś o psy wchodzi na podwórko. Uri jest 25, plus rysiek, plus dwie kawałeczki. A i mam nowego koguta. Wieśka. Wiesiek. Wypuściłam towarzystwo tylko na chwilę. I prawdę mówiąc, czuję się z lekka osaczona. A jak mnie zeżną, w końcu to drapieżniki. Co ma? Aha, gdzie się oberwało. Zupia! Chodź, Zuzinki! No chodź, chodź, chodźku mój. Będę bronić. Tak. Cześć, kury! O! Idzie kota. To jest nasz kolejny kot. Oraz Czaruś. Przybłęda. Jak można było w ogóle wyrzucić takiego ślicznego, kochanego kotka, prawda, Czaruś? Czy ktoś jeszcze przyjdzie? Perliczki. Uważam, że perlice to są najlepsze psy stróżujące. O tak, zdecydowanie stróżujące. Co tam, Zuzia? Dziękuję. Dziękuję, Zuzi. I najlepsze jest to, że perliczki bardzo dobrze wiedzą, że ktoś, kto chodzi na podwórko, jest obcy. No dobrze. Idę do stajni. Urodziła Grażynka, a Zosia jej pomaga wylizywać młode. No proszę, jak ładnie. Później zobaczę, co się urodziło. Poważnie, naparzasz mnie rogami? Znalazł się, proszę, agent, no tak. Wyżej trochę, bo tam mnie boli. Wyżej mnie boli, to możesz mi masaż zrobić. Co, Kaśka? Co, Kaśka? Moje słoneczko. To jest Kazimierz. Kazimierz jest od Ewy domagały. Wczoraj mieliśmy kontrolę z jakiegoś krajowego, czegoś tam, nie pamiętam. I Kazimierz im się bardzo podoba. A teraz kozioł z Odrzechowej. Kozioł z Odrzechowej. Wybrany przez pana Jacka jako ten najładniejszy. Też ma sierść, ale proszę zwrócić uwagę, ile sierści ma Kazimierz. No, Kazimierz jest po prostu piękny. On ci pomaga. Albo robi ci masaż tych pleców, które cię tak bolą. Jakie ze mnie boli. A, teraz to ci chyba zębami szczypie, nie? Ale to nadal jest czułość. Kazimierz. Kazimierz jest kozłem. Moim ogierem kryjącym. Ma do dyspozycji według przepisów 15 kus, chciałam powiedzieć klaczy.
ale on akurat do swojej dyspozycji ma 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Nie, 12. 12. 12? Tak, 12. Mógłbyś nie niszczyć tych desek. Powoli wiata, którą robimy dla kucyków, dobiega końca. Zabrakło nam w ogóle dwóch krokwi i nie dowieźli nam blachy. Więc część przykryliśmy plandeką. O, wygląda to tak. Nisko jest. Bo 1,80 m jest w najwyższym punkcie. I oczywiście róża już zdążyła sprawdzić, czy się nada. Tutaj moje kucykowe lata. Róża. Jak zawsze outsiderka, obrażona na życie. A nie! To tuptuś! Czyli wyrzutek społeczny. Róża jest tu. Przy paśniku jej postawa mówi: weź rusz tyłek, przynieś jedzenie. A spod żwirka wygląda głowa brusa. On też mówi: kiedy pójdziesz po siano? No dobra, już. Nie. No i tu ktoś ma w końcu funfla. Wcześniej nie miał funfla. Hej, chłopaki, nie gryziemy się aż tak bardzo. No. Wcześniej był ciurany przez róże. Brus też był ciurany przez róże. A teraz chłopaki się prowadzą. Fajnie by wyglądały bryczce. No, kolejny kantar poszedł. O, ja chciałabym wiedzieć, jak mam pracować. Wisiek się cały czas przytula i całuje. A Zuzia siedzi mi na piecu. Nie wiem, może na wodzącie. Ale normalnie. Nie, chwileczkę. Chłopaki, dziewczyny, chodźcie. O. Moje dzieci malutkie, kochane, no. Złazimy? Złazimy? Nie dajemy buziaczków, złazimy.